Atlas Nowoczesności to próba pokazania za pomocą dzieł pochodzących z kolekcji Muzeum Sztuki tego zjawiska epoki, pewnej formacji kulturowej, jaką jest nowoczesność. Wyszliśmy z założenia takiego, że nasza rzeczywistość, współczesność, świat, w jakim istniejemy, w dużej mierze jest skonstruowany z elementów, które pojawiły się w nowoczesności. I niezależnie od tego, czy ten dzisiejszy moment nazwiemy ponowoczesnością, czy też drugą lub trzecią nowoczesnością, to nowoczesność jest tym, można powiedzieć, podglebiem naszej rzeczywistości. Wystawa ma formę atlasu, czyli zestawienia plansz lub map. Odwołujemy się tym pojęciem atlasu oczywiście do Aby Warburga, jednego z najbardziej interesujących, oryginalnych historyków sztuki z początku XX wieku, który właśnie za pomocą atlasu składającego się z plansz, na których zestawiał Aby Warburg wizerunki dzieł pochodzących z różnych okresów, próbował opisać, w jaki sposób tradycja antyczna funkcjonowała w świecie po antyku. My na podobnej zasadzie próbujemy odpisać, w jaki sposób nowoczesność funkcjonuje dzisiaj. W ramach tej ekspozycji pokazujemy oczywiście niewielki wycinek naszej kolekcji, to jest około 230 prac. Z jednej strony są to prace, które są publiczności Muzeum Sztuki bardzo dobrze znane, ale są też takie, które od lat nie opuszczały magazynów. Tutaj naszym odkryciem dokonanym wewnątrz magazynów, w magazynach Muzeum Sztuki są prace, są grafiki Stanisława Notariusza, artysty, o którym bardzo mało wiemy, a który, jak się okazało, dostarczył nam bardzo ciekawego materiału, który znakomicie pasuje do tego, żeby odnieść się do tych fundamentalnych kwestii związanych z nowoczesnością. Pokazujemy również pracę artystów najmłodszych, między innymi instalację dźwiękową Konrada Smoleńskiego, który w zeszłym roku reprezentował Polskę na Biennale w Wenecji. Pokazujemy prace, które pozyskaliśmy w ostatnich latach. Prace artystów o randze międzynarodowej, dość tu wspomnieć Alana Sekule czy Lineke Dijkstra, których fotografie trafiły w zeszłym roku do naszej kolekcji. Układ przestrzenny wystawy odpowiada tej idei atlasu składającego się z map. Myśmy próbowali razem z architektami znaleźć taki trójwymiarowy ekwiwalent mapy. Są to, nazwaliśmy je roboczo, wyspy, z których każda do tego zjawiska, o którym wcześniej wspomniałem, się odnosi przy pomocy dzieł pochodzących z różnych okresów XX i XXI wieku. Są wśród nich takie, które wiążą się na przykład z kwestią kapitału, z kwestią postępu, z kwestią emancypacji, z kwestią rewolucji, czy miasta lub maszyny, ale także, co może się wydawać mniej oczywiste, z takimi zjawiskami czy fenomenami jak muzeum, jak tradycja czy katastrofa, ponieważ te zjawiska albo pojawiły się w nowoczesności, albo też w nowoczesności nabrały tego znaczenia, tego charakteru, jaki przez nas jest z nimi kojarzony obecnie.